No witajcie moi milusińscy ponownie w serii kurde w serii z mobilnych obiejsów, tym razem odcinka 14. Tak, dobrze mówię, 14. No i cóż, jak obiecałem, tak zrobiłem. Szykujcie się więc, szykujcie się do cholery jasnej na jest tą lawinę filmów w sierpniu, by wykorzystać ten jeden jedyny pozostały miesiąc wakacji, bym mógł jakoś ze swojej i bym mógł jakoś wykorzystać by móc tam ze swojej strony wykorzystać jakoś jeżeli chodzi o moją działalność na kanale, jeżeli chodzi o moją działalność w tym miesiącu, aktywność na kanale, jeżeli chodzi o moją aktywność na kanale w tym miesiącu, ten jeden jedyny pozostały miesiąc wakacji. Ten jeden, jedyny pozostaje miesiąc wakacji. Kurde. Przepraszam, ktoś mi hałasuje za drzwiami. Jak już mówiłem, ten jeden, jedyny pozostaje miesiąc wakacji. W międzyczasie, którego to pozwolę też wszystko sobie tam prywatnie uregulować i odhaczyć. Ale jeżeli chodzi przede wszystkim o działalność na moim kanale, to no właśnie, no poprzez. Co będę miał przyjemność zrobić? No między innymi poprzez. No, te kilka odcinków na miesiąc. Poprzez, no, dzięki przesłaniu kilku odcinków w jednym. Aż kilku odcinków w jednym miesiącu z, no właśnie, takich Happy Reelsów. I co teraz właśnie w tym momencie robię, nagrywając początek naszego wielkiego, kurde, sierpniowego maratonu. Także co? Szykujcie się na mocne uderzenie, drodzy widzowie, bo to zaczynamy w tym momencie nasze faktycznie regularne nagrywanie filmów serii Happy Wheels, mające na celu wykorzystanie no tegorocznych wakacji. Także, kurde, lecimy. No i od czego by tu zacząć? Mamy godzinę 15:25, jak możecie zauważyć tutaj, nie? Jeszcze Effective Shopperem się nie zajmujemy, a póki co tym Wheelchair Guyem oczywiście, którego sobie mieliśmy tutaj wybranego przed chwilą. No i co? No, spróbujemy przejść w tym odcinku 5 odcinków, a jak się nie uda. A jak się nie. A jak się nie uda z 5, to przynajmniej pozostaniemy przy. Serio? A jak się nie uda tych pięciu zrobić, bici naraz, to przynajmniej poprzestaniemy sobie na siódmym, na ósmym, na przynajmniej gdzieś tak około ósmym. A póki co, to tego, no zacznijmy dalej, kontynuujmy naszą przygodę z jetpackowym dziadkiem. Znaczy nie, przepraszam, nie jetpackowym. Naszym tutaj niepełnosprawnym dziadkiem. Który tym razem trafił do dżungli, jak możemy zauważyć. O nie, tylko nie. Kurde, jak mogliście zauważyć, niestety ten. O nie! A! Ho. Chociaż no, przyznam szczerze, że coś mi tutaj śmierdzi. Naprawdę. Mam nadzieję tylko, że żadne potwory się tutaj nie pojawią. Nie! Nie chcę tam iść. No wyraźnie widzę, że to jest kurde jakaś dżungla. Wow! Wow. Okej, no to nieźle. Ale no, tak jak już chciałem powiedzieć. Oto więc, no jesteśmy z powrotem z naszym, no, dziadkiem niepozorowanym, który tym razem trafił do dżungli. Niestety, no jest to na. No, no jak za. No. Pełna pułapek. No bo z czegoś innego. Czego, no bo czegoś innego mielibyśmy się kurde spodziewać, no. I to pułapek ewidentnie, no w stylu. Naprawdę. I znowu kurde wywaliłem się o pierwszą przeszkodę, jaka tutaj na nas czeka. Mianowicie tego, to tutaj barachła. Nie! No. Lecimy! Ale nie aż tak daleko. Tam jest śmierć, więc tam i nie idziemy.
O kurde! Naprawdę? Nie! Jazda! No, aż mam flashbacki z tego ostatniego... nieszczęsnego ostatniego poziomu z Seagull Guy'a. Niestety. No ale spokojnie. A zresztą. Dobra, nie, nie idziemy tam. Nawet nie chcę się przekonywać, co tam jest. No w każdym razie skupmy się na tym, co trzeba. I być może już zapomniałem o tym, co chciałem powie! O kurde! Serio? No to jeszcze się... Nie ma reklam! Co za to? Co za to? No, moje zdjęcie na kółko tych samych przeszkodach. Nie! Dobrze? Dziadek, wszystko dobrze? Oczywiście, młody człowieku! Dobra! Tylko uważaj, by... No wiem, dobra, spokojnie. Wo! Dobra, tutaj spokojnie. Okej. Tutaj jedziemy? To było bliskie. No i co teraz? Ło! Co to jest? O kurde! Szkielet dinozaura, okej. Okay. Ciekawe, jak to się skończy. No, przygodowa rzecz bardzo. I jeszcze bardziej z tyłu Indiana Jonesa. Tacie starzy na jakieś rzeczy. No, dziękuję ci dziadku. Przechodzimy od razu dalej. No i co my tu mamy? Jakieś... Znowu ta cholerna kula. Tak się właśnie... Tak to się kurde kończy, kiedy się chce nacisnąć całym swoim ciałem. A tym razem niestety nie uważałem, no. Wow. O kurde, tak zeszczyłem. I te moje flaki zwisające jak spaghetti. Naprawdę. Nie! Przecież to dotknęło mnie w tym wózku, jak już ode mnie zjeżdżyło. No dobra, no nie czekajmy się. Nie. To było dopiero combo, nie ma co. O kurde. Mhm, jasne. Nie, no autentycznie, no powinien... Wydaje mi się, że powinny wyświetlać reklamy w tym momencie. Przecież mojego tutaj regularnego zwrotów i upadków. Tutaj poza mocnych, ale zwłaszcza upadków. Kurde! Ale no, jak widać, nie. A wszystko dlatego, że... No właśnie. Mam ograniczony dostęp do internetu. A o co tu chodzi? Zaraz wyjaśnię, kurde. Albo nawet niekoniecznie w obecnym czasie, bo... Jestem teraz z tym gameplayowaniem. Nie! Nie! O kurde, uff. Dobra, spokojnie, no noga ci się urwała, staruszko, ale na szczęście sobie spokojnie do niej poradzisz. Uwaga. Dobrze. Dobra.
Nie! Uwaga! O! O! Uff! No i idziemy dalej. Lepiej przyjechać tu. Nie, 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 nie! No niestety. Naprawdę? Ale mnie ta kula rozwaliła po prostu. No dobra, nie ma co, nie ma co. Regularność, regularność, ten, tak jak mówiłem, jeszcze raz powtarzam, jakby, tak, na wszelki wypadek, jakbyście mogli ten nie dosłyszeć. Regularność, ale ten będzie teraz nowy, skoro niestety w lipcu się nie udało. Nie! Ten poziom nie chce, abym go przeszedł. Może coś nie. Kurde! No, no właśnie. Dobra, spokojnie. Jazda! Dobra, tutaj jedziemy tu. No. No, tym razem się nie połamałem. Spokojnie, spokojnie. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A kurde. No. Dobra. Pięknie. I teraz jedziemy tu. Wow. Zwolnij. Ja nie mogę, serio. O nie! Udało się. No ale niestety i tak dziadek skończył na styczku. Zmasakrowane przez topory. Cóż. Dalej przechodzi wszy.
co tam się dzieje. Jakieś podziemia z tego co widzę po tych rurach, albo inne znowu jakieś lochy śmierci. Wow. Strzałka w górę, coś pokazuje, ale wolałbym nie. O kurde. No dobra, rozumiem. To się nazywa zmyślność, kurde. A, serio? Serio, naprawdę? Ale nam ładnie idzie. To też będzie chciało mnie zabić, więc lepiej, żebym uważał, bo to się źle skończy. No, udało się. Możemy zawsze obejrzeć replay, jakbyśmy chcieli. No. No nie, nie tak było. Wcale nie tak było. Absolutnie. No nie, no ale dobra, no spróbujmy tym razem ten poziom przejść ze zachowanymi nogami, poproszę. No kurde, jak to się stało? Czemu ja straciłem nogę teraz? No ale dobra, trudno, nieważne. Ważne to jest to, aby dojść do końca. O kurde! Jasne, jasne. No, spadnie jeszcze na te piły. Czekam. Swoją drogą, muszę wam szczerze powiedzieć, że jest to chyba pierwszy odcinek od dawna, którego nie nagrywam, kurde, wieczorem. O godzinie, czy to 20, czy to nawet, nie daj Boże, 23. No, święto normalnie należy z tej okazji uczcić. Bynajmniej. No ale dobra tam. Przede wszystkim to my się zajmiemy tym, co trzeba. I przede wszystkim oczywiście nie pozwolę nic innego, jak niż kazać wam wyczekiwać. No, filmu wyjaśniającego, no to co się ten działo. O! To się działo na przestrzeni całego roku i w ogóle na podsumowanie zeszłego roku też oczywiście. Spóźnione. Nie! Naprawdę?
i tak dalej, no wiadomo. A tutaj niestety, no, ja czuję się wstrząśnięty i niezmieszany tym, że w tym wieku jest sposób, że tutaj absurdalny ginę. No kurde, jak nie ręka, to noga. Noga za rękę i tak dalej, jak to mówią. Oh, my leg! Ja nie mogę. A zresztą walcie się. I jeszcze wysadziło w powietrze mi Jet Chaira. Ale spokojnie, możemy wszystkiego. Dobra, spokojnie. No kurde, trzeba stać jak słup przy tym wszystkim, naprawdę. Tego się niestety nie dosięgnie. Tam jest śmierć, więc tam nie idziemy. Dobra. No nie! Dobra, spokojnie. Uf. O kurde! A to co by się stało, gdybym zginął, co? Nie. Okej, nie mam rąk, ale i tak żyję. I have no hands, but I must grab something. Okej. No kurde, jestem pozbawiony kończyn łamagą. Naprawdę. Chciałem to zrobić, zrobiłem to specjalnie, bo nie zamierzam kończyć takim poćwiartowanym dziadkiem poziomu. Dziękuję bardzo. Możesz, kurde! Specjalnie to, żebym kurde zrobił. Dobra, spokojnie. Nie, 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 nie! Ja cię chamstwo, po prostu! Naprawdę!
Ja pier... Naprawdę? Co za... Syf, naprawdę? Ja tylko się oparam o ścianę, a już ten. No sorry, ale jestem perfekcjonistą w temacie... W temacie ukończenia tego poziomu. Akurat, konkretnie. Nie zamierzam ja... A wyś się... Zamierzam doprowadzić swojego tutaj dziadka całego i zdrowego do mety. I koniec. Co z tego, że w ten sposób może nam wyjść dłuższy odcinek? Nie. Dobrze. Co? Go. Wal się. Czemu ja... No przecież to jest tak oczywista pułapka, tak łatwo na niej zginąć. Okazuje się być. No już, wiecz na to. Dobrze? Nie? Dobra. No przecież jakim cudem? Czy wy to widzieliście? No przecież podskoczył mi... Jak chciałem wylądować na przednim kole, to mi nie, odbił się i odchylił do tyłu. Zresztą nawet nie wiem, jak to nazwać. To było beznadziejne. Jakby kurde ten. Nie. Dobrze. Dobrze. Ja pier... Nie, your best time. No oczywiście, że mój best time, ale kurde, ja się na to nie godzę. No przecież tuż przed metą mnie pozbawiać kończyn. Bez sensu. Nie, ja mam tego po dziurki w nosie, naprawdę. Jeżeli znowu dany mi będzie to przegrać,
no, próbujemy zrobić odcinek na sieć. Nie! No kur... A zresztą... Nie, dupa nie, a zresztą... Dupa. Nie ma takiej kurde opcji. Nie! No nie! Naprawdę! Otknąłem do cholery jasnej. Ale syf, ale syf, naprawdę. No teraz to już skur... Okej, postanowiłem, że oszczędzę wam tego całego festiwalu, że na tym po prostu zakończymy. No po prostu. Twój drugi najlepszy czas. No dobra, i teraz to już naprawdę przejdźmy na drugi ten poziom, skoro udało nam się ten poprzedni wreszcie przejść na ten cel. No postanowiłem, tak jak mówię, oszczędzić wam całego tego obserwowania mojej kanonady porażek, które usfinalizowało ostatecznie. Jest fakt zginięcia na samym początku i od razu, no, przeniosę się do samego końca planszy, no, który... Powiem wam w skrócie jedynie, że zagrałem, no, tym razem ten poziom tak samo jak w jednym z poprzednich razów. Właśnie jak tego perfekt nie ma żerana, tylko tym razem bez wpierdzielenia się na minę. No i dobra, no, co my tu tym razem mamy? W tym poziomie następnym. No, znowu jakieś takie monochromatyczne tło. I tony pułapek, oczywiście. Wow, o nie! Serio? No żeż, kurde, jak nie... Okej. Kocioł jak na pułapie. Ale mnie trafił ten halbu, no nie, no nie, naprawdę. Co za syf. Nie! Naprawdę! Co za syf. No to był dopiero teraz skrót, ale nie. Kurde ten. No nie udało się, no. Oj. Kurde, no tym razem nie. Ten gnój dopadł. I tutaj jest finał, a tam alkohol, no cóż. Z tego co się... O ile... Na pewno. To się nie wiele... Dziewiąty.
Nawet nie chcę widzieć, co się tutaj wydarzyło, ale chyba dziadek znowu się rozwalił na kawałki. No a tu co mamy? Okej, okay, jakąś... Nie, gumę. Wow, co się dzieje? No dobra, tego się nie spodziewałem. Pyk. 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 No, a tym razem z kolei trafiłem do krainy cukierku. Lepiej spada... Lepiej będzie, jeżeli spadać. Wow. Co jest? O nie! No nie o to chodziło zdecydowanie. No ale co teraz? No nie... Zrobię tego nie tak, no. Co tam jest? A, dobra. Nie wiem, co zrobić z tym pączką. One kłamią. Tak samo jak ciasto jest kłamstwem. Kurde! Wiedziałem, że tak to się skończy. No niestety. No witamy w krainie, cukierków, w której wszystko może cię zabić. Powiem po prostu. Kurde, no tym razem było tak blisko. No ale dobra, no, no spokojnie, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jak to mówią? No nie da rady tego, kurde, zrobić! Naprawdę. Nie, nie idziemy tu, nie idziemy tu, nie idziemy tu, nie idziemy tu. Nie, no naprawdę, nie idzie tego, kurde, zrobić! Bo za każdym razem się wypierdziałam o tę samą dokładnie przeszkodę. No nie boję się o długość trwania tego filmu, albowiem... Wow, wow, wow! Dobra, udało się, nie mam na sobie nic, dosłownie. O kurde, to było dobre. No i dobra, bez kończyn, bez niczego. Bez kończyn, absolutnie, bez jakiegokolwiek... Rangi, nogi, mózgu na ścianie. O kurde mać. Kurde... Klacz. Kurde chlacz, naprawdę. Byłem już tak blisko, ale nie. Nie. Niestety. No i coś mi się... No i ten, no. Jeżeli jeszcze raz mi się nie uda, to ten. Pokażę, że... Ta. No i ten, w sumie to słyszę, że coś tam ode mnie chcą. Tam osoby po stronę, tak więc pokażę, że... Na chwilę się z wami rozstanę i jeżeli już wrócę z kolei z powrotem, to ten, dojdziemy już z powrotem do... Jeżeli będzie mi dane wrócić z powrotem, to już wznowimy z powrotem w momencie, w którym przerwaliśmy naszą rozgrywkę, dobrze? A tymczasem ten, widzimy się za chwilę, tylko najpierw jeszcze dojdę do momentu pewnego. Mianowicie, dobra, niech będzie zresztą ta laska.
Okej, okay, widzimy się za chwilę, a teraz ten, idę to kocz, no czekajcie cierpliwie. No i okej, okay. Jesteśmy z portem w miejscu, gdzie nas zawsze spotkaliśmy. Wow! Nie no, kurde, serio! Wracam za chwilę. Albo nie, nie wracam za chwilę, bo mam inne... No, widzieliście, to razem mi się udało! Ale nie wyrzuciłem odpowiedniej prędkości. O, to było skillowe. Raz, dwa, trzy. Wziął? No właśnie. No kurde! Co za syf! Czemu mi zawsze urywa te chole... ze mną kurde stało? O Jezu Chryste. O ty w du... Możesz ty... Skurczy byku. Ty obrzydliwy skurczy... Byku po prostu... niedołężny. Nie no, ten poziom jest akurat naprawdę irytujący. Jakby autorzy specjalnie przewidzieli, że będę chciał się wytrwanić. Po parę poziomów naraz. I skończyło się tak, jak się niestety skończyło, no. Oczywiście, urwie mi rękę całkowicie bez powodu. Ziup! Jazda! No żeż, cholera jasna! Aż mi głowę urwało, ale bez urywania jej. Dziwne. Dobra, postaramy się... Dobrze, wreszcie. Doniusz, podnieś się z kolan, Janek. Podnieś się z kolan. Co tu się dzieje? No nie! Naprawdę? Naprawdę? Co za syf? A najlepsze jest to, że to nie jest wcale taki długi poziom. Oficjalnie... Bo sprzedażowe nie obchodzi mnie to. Obchodzi mnie teraz tylko to, aby dotrzeć do cholernej linii mety. No, byleby tylko... O nie! Co tu się dzieje? Ej, spokojnie. Nie mam pojęcia, co się tu wydarzyło. Naprawdę nie mam pojęcia. Chyba jakaś usługa online'owa mi się włączyła. Mimo, że się chciał... Wyłączyłem. Tak całkowicie. Dobra, no to tak. Trzeba będzie to o wiele sprytniej załatwić. Tutaj uwaga. Jazda. Uff. Tutaj uwaga, żeby się nie załatwić na amen. No dobra. Nie! Jest! 50 sekund! Uff, no dobra. Udało się te 10 poziomów wykonać. Zostało nam jeszcze tylko 5. Widzimy się, a my tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku jeszcze w tym samym miesiącu. No tak jak mówię, zgodnie, tym razem wywiąże się jak najbardziej z obietnicy po tych licznych miesiącach jej, tych obietnic niespełniania i mimo wszystko jednak tego pominięcia niestety paru miesięcy. Tak więc cóż, no widzimy się spokojnie w kolejnych odcinkach. Także cóż, no dziękuję za obejrzenie tego odcinka, widzimy się już niedługo w kolejnym. Jaki ukaże się oczywiście w sierpniu, tam wiadomo co, wszakże obiecałem i tym razem dotrzymam, kurde, obietnicy, no. Poprzez przesyłanie, no regularnie filmów w sierpniu. Tak, nagrywa się. Co planowałem już zrobić tak naprawdę na całe wakacje, ale niestety się nie udało, bo no, różne tam rzeczy.
No i co? No widzimy się, tak jak mówię, no w kolejnym odcinku jeszcze w tym samym miesiącu, tam zgodnie z nadaną mi obietnicą. Także na razie. Aha, aczkolwiek jeszcze jedna sprawa. No, niestety ten, wiecie co? Mam ja przyjemność ten odcinek, tak samo jak poprzednio, nagrywać ponownie, będąc na wakacjach w Holandii. I niestety tym razem jest jeden mały problem, bo tam w mieszkaniu, do którego często no przyjeżdżam, bytuję tam w Holandii. Tym razem niestety ten, coś w podziemiach się pod nim zrobiło i nie ma elektryczności. Coś się uszkodził kabel podziemny z internetem, przez co no robi się z internetem coś takiego, że go zwyczajnie nie ma. Brak dostępu do internetu. Także, no, wygląda na to, także, no, wiecie. No, wiecie mniej więcej, co to oznacza, że ten film, no, niestety nie ukaże się pewnie dzisiaj, niestety dzisiaj, albo w przełomie kilku, albo na przestrzeni kilku kolejnych dni. Z racji faktu, że no, z internetem coś się chrzani, no. Przy czym najzabawniejsze jest to, że raz go nie ma. No, coś tak wskakuje je od czasu do czasu i z dłuższymi przerwami na swoje, z dłuższy, czasem dłużej, pozost czasem dłużej będąc obecnym, a czasem krócej. No, tak to różnorodnie bywa. Tak to różnorodnie z nim jest. I niestety akurat w tym momencie go niestety nie ma i jest brak do niego dostępu. Ale spokojnie, no. Zobaczymy, co się potem z tym wszystkim rozwiąże. Sprawa. No a tymczasem, no jeżeli uda się ten film przegrać na YouTube'a, no to cóż, no będzie gites. A jeżeli nie, to w kolejnym odcinku poinformuję o tym. Tymże, że no, parę kolejnych odcinków będzie miało przyjemność zostać opublikowanych dopiero pewnie w późniejszym czasie sierpnia niż teraz, bo teraz to niestety nie mam dostępu do internetu, żeby móc to zrobić. No ale no, bywa i tak. W każdym bądź razie, się no, zgodnie, jak już mówiłem, tym razem jak najbardziej zamierzam spełnić swoją obietnicę i oto jest właśnie jej dowód. Tam, jeżeli na tyle, ile mi się uda, no przesłać ten na tyle prędko, ile mi się uda ten film do internetu, tam tak szybko, jak mi się uda da przerwać, tam tak szy, da, tak szybko, jak mi się uda przesłać ten film, to na tyle ten uda mi się ten, no zrobić właśnie to cokolwiek. No, zresztą raczej już powinniście wiedzieć, o co mi chodzi. No i tak czy owak to tego, no, teraz to już w sumie na serio tyle. O tym, czy udało się poprzedni odcinek, czy niekoniecznie tam przesłać do internetu, poinformuję w kolejnym odcinku, albo też na przestrzeni kolejnych odcinków będę je nagrywać, będę mieć przyjemność wymawiać regularnie o tym, jak się ma mój stan internetowy w tym miejscu. A tymczasem, no, póki co, przed tym nagraniem tych kolejnych odcinków, ja się póki co z wami w tym momencie żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach regularnych wreszcie, no, przynajmniej no w tym sierpniu. No i do usłyszenia następnym razem już za niedługo. Bardzo niedługo. Do zobaczenia. Tym razem naprawdę. Naprawdę się boję, ile będzie trwać ten film.